Cześć ludzie kochane. Dzisiaj temat okno życia. Słuchajcie ludzie kochane. Ostatnio się wiele zdarza przypadków, że matki mordują dzieci narodzone. Ale jest jeszcze coś takiego jak okno życia. Jeżeli nie chce dziecka, albo zostawia w szpitalu, albo jest kilkadziesiąt, jest na terenie Polski takich okien życia, gdzie można oddać, położyć anonimowo dziecko, zostawić i tam się zajmą siostry zakonne dzieckiem. Dlaczego taki temat dzisiaj? Głośne są sprawy, jak matka z Hipolitowa, zdaje się, zamordowała 6 dzieci. Inne matki w innych miastach też i jest taki właśnie taki temat, żeby nie mordować dzieci, przecież można położyć do okna, w okno tam, ja od razu sygnał się włączy, że jest położone dziecko i odbieram. Też sporo dzieci odbieram. Wiem, że w Gdańsku jest takie okno, ale to jest właściwie na obrzeżach Gdańska, bo w Batemblewie to jest kawałeczek tam, no w obrzeża. Przecież jeżeli ktoś, powiedzmy, można i tak urodzić dziecko w Gdańsku, to może w Tczewie go, czy w Bydgoszczy też włożyć do okna życia. Że tak powiem, nieapetycznie i dość drastycznie, jak to ojciec jakieś dziecko to kopnął w brzuch i zabił dziecko, a nie oddał gdzieś do adopcji, czy tak jak matka jakaś to czy udusiła, czy no, za nóżki głową o ścianę, czy o pies, ojejku, nie chce już, ma nawet mówić, bo mi nie przechodzi przez gardło. I słuchajcie, jest taka prośba ze strony policji, jeżeli ktoś widzi, że no kobieta jest w ciąży, no nie musi ona być bogata i nie musi oczekiwać aż tego dziecka, tylko jest w ciąży i później widać, że ciąży nie ma, a jest już tam, urodziła, ale nie widać dziecka, że wychodzi z nim na spacery, nie słychać tego dziecka, jak już płaczą. Właśnie policja prosi, żeby zgłosić to albo na 997, albo na 112. I taką sytuację zgłosić, że coś się prawdopodobnie złego dzieje. I to też można zgłosić anonimowo. Policja przyjedzie i sprawdzi, czy tam jest dziecko, czy nie ma dziecka, a może... Powtarzam się już, nie wiem, który raz, a może właśnie matka zamordowała, czy coś się pozbyła. I jeszcze raz powiem, jeżeli sam, może jest któryś z widzów, który wie, i jeżeli sami nie chcecie dziecka, włóżcie do okna życia. A jeżeli wiecie, że jakaś znajoma, też jest w ciąży, a nie ma jak wychować tego dziecka i będzie chciała się go pozbyć, też poradźcie coś. Ja tylko powiedziałem to, co potrafiłem. Nieskładnie mi to weszło, ale mówię tak, jak potrafię mówić. Dobra, to trzymcie się na razie i zdrowia życzę wszystkim. Cześć.